na naszego będą wywozić. I coś mu w plecach strzeliło. Powiem wam, że aż mi ciary przeszły. Tak będzie git? Dobrze. Dobra, dostałem informację, że widz walczy o 10:00 i nie wiem, Tazif wejdzie na chat, to potwierdzi. Dzień dobry. Kartą będzie? Dzień dobry, ja poproszę gówno podziurawione widelcem tylko na cieplo. Blisko byłeś. Co jest w Siedlcach? Chcesz wersję z twoją mamą czy na streama? Smacznej kawusi, policjant mnie dusi? Policjant nie może tego robić, co ty robisz? Co ty mówisz? Czemu nie mogę tak mówić? No przecież... Co? Przecież nie może dusić policjant. Nie pisz takich rzeczy, Farben. Banuję cię. Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Przecież ty łapiesz na pi... na tych zawodach. Cicho, wyglądasz cicho. Jak gruziński bezdomny, który przyszedł na mistrzostwa poczęstować ludzi haczapuri z mortadela i zjebać nowy wózek dla jednego osobnika. Jak razy cię nie obroni, to będziesz miał ciesko. Co ty powiedziałeś? Przecież ty wyłapiesz na pi... na tych zawodach. Wyglądasz jak gruziński bezdomny, który... Spierdalaj. Dobra, Tazi, gdzie jesteś? Tazi? Halo? Gdzie jest Tazi? Halo? Dzwonię do niego. Gdzie on jest? Ej, ja faktycznie wyglądam, kurwa, jakbym, nie wiem, był jakimś zbiegiem. Halo? Gdzie on jest? Ej, nie ma go. Ej, patrz na to. To wygląda, kurwa, jak bomba. To nie wygląda jak bomba? Ja nie wiem, o co chodzi. Co? Miałem jechać do Grand Hotel? Nie, żartujesz sobie. Nie żartuj sobie nawet. Ja pierdolę, jaki Grand Hotel? Jak Tazi, kurwa, nie istnieje? Nie pierdolę. Nawet. Weź nawet nie gadaj taki głupot. Ty, a może on obsrał z tego, jak Soroko? Gdzie ty jesteś? Ja jestem w hotelu Gardenia, doba hotelowa mi się kończy, zaraz będę w Ibisie. Co? Ja pierdolę, co za idiota. Przepraszam bardzo, mam takie pytanko. Jakiś turniej Muay Thai, orientuje się pan, gdzie jest? Nie wie pan. Dobra, okej, okay, dzięki. A tego turnieju nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Po prostu wejdź. Halo. Brawo. Ale połowa zawodników podobno nie dojechało, bo zima ich zaskoczyła. Ty, to chyba jest nasz ziomek z czatu. Dobra, weźmy widza, bo widz się bije. Tak, podejdę tutaj, to był dobry połow. Brawo, brawo. Brawo! O kur... dobrze! O kur... Stop, czas, lekarz, lekarz! Oh, lekarz nie pozwoli, ale szkoda. Bo pewnie też będzie wkurwiony z tego, że na streamie jest i taki rezultat. Na naszego będą wywozić. Nie będę pokazywać, co? Kurwa, ale sadek. Ja pierdolę, ej, aż muszę wyjść. Tary, content contentem, ale ja pierdolę, oni go na noszach wywożą. Nie, to nie był Tazi. To był widz. I coś mu w plecach strzeliło. Nie wiem, czy słyszeliście, ale normalnie mu tego. Jak mogę usunąć woda? Lekarze, to jest profesjonalna gala, przepraszam. To są mistrzostwa Polski w Muay Thai. Jakie usunięcie woda, gościu? Ja pierdolę, powiem wam, że aż mi ciary przeszły. W chuj mi ciary przeszły. Ten ziomek upadł. Jeszcze najlepsze było to, jak on powiedział, że się podniesie i że chce walczyć. Ziomek normalnie, nie wiem, czy to było słychać, mówi tak. Ja chcę walczyć dalej, ja chcę walczyć dalej. A lekarz coś tam. Nie walczysz, nie walczysz, nie walczysz. Leż, nie podnoś się. Ja pierdolę. Dole, pojebane. Sorry, co z tym ziomkiem? Skakaj z nim? Sorry. Ja pierdolę. Ale szkoda ziomka. Kurwa, gdzie jest ten Tazi w ogóle? Dobra, idę się kurwa przejść na boisko. Może ktoś będzie grać. Centrum treningowe, ale w Siedlcach nikt nie mieszka. Nikt kurwa tutaj nie chce mieszkać. Jakiś Valmont sponsoruje, chuj wie co. Tutaj nikt nie gra. Nikogo tutaj nie ma. Idę zobaczyć, jak ten stadion wygląda. Patrzcie, jaki ten stadion jest dojebany. Dobra, możecie mówić, co chcecie. Jest jedna trybuna, to fakt, ale patrz, jaka dojebana. Cztery lampy, dojebana trybuna, trawka pewnie siedzi. Zajebisty ten stadion. O, zapytam się pana, czy może coś powiedzieć. Dzień dobry. Jestem z telewizji takiej internetowej, Strumyk TV. Mam takie pytanko do pana. Czy byłaby szansa wejść na stadion i tak zobaczyć od środka, jak to wygląda? Czy raczej nie ma takiej możliwości? Nie, tylko tutaj sprzątam. Przejdź do tego. Mogę tam przejść? Aha. Nie. Pan powiedział, że on tutaj nie tego. Nie pilnuje, tylko sprząta. W sensie tutaj nie rządzi, tylko sprząta. Dobra, powiem Strumyk TV i chuj. Kongo TV to mnie wyjebie za drzwi i jeszcze mnie opluje. Dzień dobry, to jeszcze raz ja. Mam takie pytanko, bo tam pan jeden sprząta. Myśli pan, że byłaby szansa wejść na stadion i pokamerować, zobaczyć, jak to wygląda? Bo przyjechałem nagrać vloga z takiej telewizji Strumyk TV internetowej na ten turniej Muay Thai, o którym panu mówiłem. I tak ja mam pytanko właśnie, czy można tam wejść i zobaczyć, jak to wygląda. Taka promocja w sumie tego miasta też. Znaczy to na internecie działamy. Taki bardziej freelance. Nie wiem, to przekażę ci słuchawkę. Dobra.
Tak, słucham. Dzień dobry. Przyjechałem na turniej Muay Thai, który jest obok w hotelu i pomyślałem, że fajnie byłoby wejść na stadion i właśnie tutaj nagrać, bo robię takiego vloga do takiej, no, telewizji internetowej. Jest zgoda, tak? Dobra. Patrzcie. Z góry. Patrzcie, jak super. Jakie piękne widoki, co? Naprawdę, to jest mega fajny stadionik. A tam w ogóle Żyleta chyba siedzi, tak? Tam Żyleta siedzi, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Miło było poznać, dziękuję. Ty, fajny stadion. W ogóle mega miły gościu. Fajnie, że wpuścił. Tazi! Siema! Ej, ja nie mogę krzyczeć, nie? Bo tam jest trener. W ogóle z jaką dziewczyną przyjechała? Tam jest jakaś dziewczyna. Widz się bił, zobacz, jaki sprzęt mam. Fajny? A to kurwa! No, to normalnie cię widać. Patrz, tu czacik jest. Witam, witam. Ty, widz się bił przed chwilą. Ta? Normalnie mu pomachałem. Dobrze. I go wywieźli. Tą karetką. Tak? Ciebie też mogą wywieźć, jest 100%. Jak jesteś widzem Cinkropa, to jest 100% szansy, że cię wywiozą. A nie, ty serio był widz? Naprawdę go wywieźli, serio. A czemu był widz w ogóle? Dlaczego był widz? Kuba. Zbyszek. Kuba. Szymon. Przyjechaliśmy tutaj z ekipą. 2000 osób prawie. Widzę, że osprzęcony. Tak, no tutaj prawie 2000 osób będzie kibicowało Kamilowi. No to bardzo dobrze. Jeszcze dwóch innych naszych zawodników jest, więc wióry będą leciały na pewno. Jakiś taki spokojny jest, nie? Pa. Agro idiotowa. Szybciej by było. Co taki dzisiaj spokojny jesteś? No bo to walka, nie? Trzeba walka? Spokojny, no tak? No dobra, to nie będę cię zaczepiać. Walką wiesz, trzeba być. No, ile to masz wzrostu? Metr, no ile? 20 metrów wyższe od ciebie? No nie. Co ty? Mam 1,8 m. Nie masz. 7. Jakie są oczekiwania? Która runda? Jaki jest plan na przeciwnika? Czy tutaj było jakieś badanie terenu? Czy ten przeciwnik raczej nie jest znany? Badanie terenu było, sprawdzaliśmy jego walki. Okej. Okay. Troszkę ma taki styl podobny do Kamila, idzie cały czas na wymianę mocą do przodu. No. Trzeba go przystopować w warunki, musi go troszkę na dystans, złapać jakąś bąką. Może wyczekać. Spokojna głowa. 3 razy 3 minuty to jednak trzeba myśleć na dystans. I na czym to polega? Że można kolana rzuty? Ile chcesz kolan, możesz łokciem sobie uderzyć, możesz zrobić rzut, możesz wycinać generalnie. Mało czego nie wolno. Nie? Ale widziałem, że mają ochraniacze. Tak, ochraniacze są na łokcie, bo to jest mistrzostwo Polski amatorskie, więc zawodowych się bijesz bez niczego, bez kasków, bez ochraniaczy, natomiast w amatorskim każdym mistrzostwo Polski jest przed schronianiem, ponieważ tu jest turniej, masz kilka walk. Mhm. A w zawodowym masz tylko jedną walkę, jedna formuła, skupiasz się na jednej walce, a tu w turniejowym to po prostu chronić, żeby można wyjść do kolejnych. No jasne, tak, jasne. O, siema. Cześć, ty walczyłeś? To ja się A, to ty, właśnie, kurde, bo tak patrzę na ciebie i się zdziwiłem, że wszystko tego. Nie, bo to strasznie wyglądało. No bo ciągnie normalnie, wiesz. Tak, mam streama. Nie, no jest z tego. Nie, możesz normalnie. Tak, no przecież to są, wiesz, profesjonalne walki, nie? Był lekarz i tak dalej. Ale no normalnie, wiesz, ja centralnie lino to na szyję. I mnie, wiesz, odcięło na sekundę. No. Od razu, wiesz, zabrało mi oto. No właśnie widziałem, że tego, szyja, plecy. No widziałem. Nie, no stary, kurwa, zajebiście walczyłeś, serio. No trochę niefortunny był ten upadek. Ty tam leżysz, nie? Lekarz mówi, że nie możesz walczyć. Ty jak to? Chcę walczyć. Nie, wiesz, tylko zabrało oddech. Walczyć. Ale nie, do szpitala, wiesz, prześwietlenie. A ten człowieku, gdzie się taka pogoda, 17 osób w szpitalu jest, co się wyjebało na chodniku. No, 17? Mówię, że tyle, wiesz. Ale widzowie są wyrozumiali, myślę, że dostali dużo wiadomości i wsparcia. Za kasę się gra, on za pieniądze. A, za kaskę. No, bez, no w najlepszej lidze europejskiej grał. Najgorszy byłem w najlepszej lidze. Ale no, w najlepszej lidze. Ale najgorszy w najlepszej lidze, zawsze coś. Nie, no zawsze się zaczyna od zajawki, no ale później wiadomo, że gdzieś tam umysł podświadomie myśli, nie, że o tej kasce, nie? A jakie macie nastawienie do freak fightów? Takie kontrowersyjne może pytanie, bo tam mega dużo kasy. Ja oglądam wszystkiego. I takie pytańko właśnie mam. Czy to jest dobre, czy to jest złe, taka promocja, czy raczej jest to antypromocja? No by chcieli, żeby ten Adam aby się bił tam z tego, z Kaczyńskim, to jeszcze ludzie tym żyją, to jest... Ze względu sportowego to za wiele to tam nic nie ma, tylko jest taki, no, zabawa bardziej. A przechwyty są fajne. No wiem, właśnie. Co wy robicie? Pamiętaj, co na solo queue robisz i rób odwrotnie do tego. Dobrze powiedziałem? Na wywiad? Nie. Na wywiad? Tutaj. Tutaj. Tam są wywiady. Tam na lewo. Co tutaj robisz? Człowieku, to każe ci może najebać, rozumiesz to? Ty jesteś... Chłopaki się bili na siebie. No potem ci z tego lewego wstrzeliłem, co upadłeś. I tylko ja mam 40 lat. Ty gadasz. Co ty gadasz? Ty masz 40? 40 lat masz? Daj. Mogłeś dać młodemu wygrać. No, 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 no. I która to była twoja walka? 10.
Dziesiąta? Ale... I kiedy zacząłeś pierwszą? Pierwszą w zeszłym roku? W zeszłym roku pierwszą? Turniej są co chwilę, masz turniej? Kurde, dwa. Masz trzy walki na to. Jest teraz? Halo? Jest? Idź się skup. Kurde, zajebał mu. Ty, bo myślisz, że jest... Kurwa, co ty się odpierdala, stary? Jak ja już do kąta muszę spierdalać, w samym kącie jestem. Sport. Kamil. Taki sport. Życzę ci powodzenia. Dzięki. Rozjebiesz go. No wiadomo. Ja chyba tam w telewizji byłem, zrobili mi jakąś fotę, ale już nie ma tej foty. Wyglądam jak, kurwa, bezdomny. Ja pierdolę, co to w ogóle jest? Dlaczego ktoś takie coś robi? Ja serio wyglądam jak menel? Trochę wyglądam jak menelisko. Wiesz, te włosy takie nieogolone. O, jakie bronie. Prawdziwe? Naprawdę? Można dotknąć? Można? Można wziąć? Dobra. Mogę tutaj nacisnąć? Nie, nie mogę. Naprawdę? Nic tam nie ma? O! A można to załadować, tak żeby wystrzeliło? Masz. Ale bez tego mogę też, nie? Jak to się ładuje? Kurde, fajnie. Niech się skupi, kurwa, musimy to wygrać. Bierzemy do domu. Tytuł. Kurwa, napierdalanka. Czas. Dawaj, kurwa! Wymiana! Zajebiście. Kurwa, się zestresowałem. Ja pierdolę. Kurwa, jak on jest zmotywowany. Zobacz, co on robi, patrz. Już pierwszy. Dobrze. Lewy, prawy. Dobrze. Ja pierdolę, brawo! Brawo! Dobrze, on już nie ma siły! Dobrze, ciśnij! Kurwa, na nim leci! Dobrze, kurwa! Dostał, dostał, dobrze, brawo! Kurwa, no stary, dwie rundy, kurwa. Teraz tylko, żeby nokautu nie dostać, jest kurwa nasze. Nie wiem, ale kurwa, czuję, że przeżywam z nim walkę. Stary, nawet nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś. Dobrze, kurwa, ej, spokojnie, 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 sorry, sorry, sorry. O kurwa, punkt odjął. Niedobrze. Jeszcze! I łapy! Prawy proste na dół! I dobrze! Kurwa! Przecież chłop nie ma siły w ogóle. 6, 7, 8. Koniec walki. Kurwa, mamy to! Super, brawo. Kurwa, mamy to! Poniosło mnie. Bardzo dziękuję za finałową. W kategorii 86 kg. Mistrzem Polski Orientał Ruz zostaje założnik z czerwonego narożnika. Brawo. Ja cię kręcę, jest mistrzem Polski. Teraz drugą, pierwszą, drugą sobie nie zrobiłem, tak tylko zaczekałem. No co ty, kurde, zajebiście było, stary. Zajebiście było. Zajebiście było. Kurwa, się co cię... Dzięki. Możemy prosić o chęciacie, bo a, tak, to jest podali już. Na kolana, ochraniacze. Ale deklasacja, co? Totalna. No tak, ale to za muzykę. Co? Zrobić to od razu. Tak? No, ale nie wiem. Nie wiem. Ja mam takie rzeczy, ja mam różne rzeczy, powstrzymałem sobą. Nie, nie. Ale dobrze, że chciałeś od razu przeprosić, tak wiesz. Tutaj masz sześć, że ci zwerbowali. Na ich pieczy, zrobię cię od razu. Pierwszą drugą na spokojnie, prawie zrobiłem wcześniej, tylko już trzy razy przybroczony. O, ziła, witam, serdecznie. Pepo, cheer. Że jesteś mistrzem Polski. No, no, no. Kurwo. Ale zajebiście. Przytulno? Ja będę pierwszy w domu będę. Serio, mega spoko ziomek jesteś, tylko żeby ci nie odjebało. Dobrze, raczej. Raczej, wiesz. Co ty kurwa robisz, jak jest? Dobra, ja lecę, siema. Dobra. Dobra.